tej chwili właśnie szykujemy się do otwarcia, które planujemy na koniec stycznia, więc mogę tu Państwu zdradzić, że na pewno finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie organizowany właśnie tutaj w filii na Ogrodach i to tak naprawdę będzie taki początek naszej nowej działalności tutaj na osiedlu. Przekrój książek, które będą do dyspozycji mieszkańców, jest bardzo szeroki i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, od najmłodszych czytelników po seniorów. Ale też jesteśmy przygotowani na to, że ten księgozbiór będzie się zmieniał wraz z ludźmi, którzy będą tutaj do nas przychodzić. Ideą w ogóle tej nowej placówki jest to, żeby tworzyć ją wspólnie z mieszkańcami osiedla, z mieszkańcami Kołobrzegu. Także my tutaj się przygotowujemy, mamy różnego rodzaju propozycje i plany, ale czekamy na to, żeby właśnie spotkać się już tutaj na miejscu z mieszkańcami, żeby wsłuchać się w ich głosy, czego oni tutaj tak naprawdę potrzebują, jakby chcieli działać, co robić i spełniać te ich marzenia wspólnie. Oprócz pomieszczenia z wypożyczalnią i czytelnią została zaaranżowana sala kreatywna z żywą kolorystyką, interaktywną tablicą i pufami, gdzie będą się odbywały m.in. zajęcia plastyczne, literackie, z technik wizualnych czy programowania. Szykujemy się tam z zajęciami dla każdej grupy wiekowej, także faktycznie mamy tutaj salę stricte wypożyczalnię biblioteczną, ale połączoną z taką społeczną kawiarnią, gdzie będzie można poczytać książkę na miejscu, spotkać się ze znajomymi, poczytać prasę, poczytać książki, pogadać, napić się kawę. My, idąc jakby z duchem czasu, staramy się, żeby biblioteka faktycznie stawała się trzecim miejscem, czyli mamy dom, pracę i bibliotekę, gdzie będzie można faktycznie przyjść i nie trzeba będzie być cicho, będzie można właśnie powymieniać poglądy, porozmawiać, rzucić jakiś swój pomysł, czy nawet próbować go z nami tutaj wspólnie realizować. Na co dzień w bibliotece na Ogrodach będzie pracowało około 3-4 osób.